bym miała tutaj sobie zegarek, żeby 10 minut mam, tak? Dobra. Żeby nie musiała było mnie wynosić siłą, żeby sama się usunęła. Cześć, nazywam się Kamila. Prowadzę w tym momencie Giggers Carrots. Jest to społeczność kobiet... Przepraszam? Chcesz mikrofon? Może będzie lepiej. Znaczy... Dla ciebie i dla dźwięku i nas. Jestem bardzo energiczny, więc jak będę uciekała z mikrofonem, to dawajcie mi znać. Nazywam się Emilia Sidor i prowadzę w tym momencie społeczność, która się nazywa Giggers Carrots. Jest to społeczność skupiająca kobiety, które kochają nowe technologie. Są to programistki, designerki, dziewczyny od architektury informacji i wszystkie te, które kochają nowe technologie, robią marketing, media społecznościowe przy różnych projektach związanych z nowymi technologiami. To jest moja kolejna działalność, którą robię. W starym języku można by powiedzieć, że jestem typem społecznika, ponieważ jest to kolejny non-profit, który tworzę. Czy dobrze mnie słychać? Doskonale. Patrzę na grzegorza. Doskonale. Zaraz poprawię. To jest kolejny non-profit, który prowadzę. Wcześniej prowadziłam klub mówców publicznych w języku angielskim Toastmasters Speaking Elephants, który nadal działa. I dzisiaj przyszłam wam opowiedzieć trochę o networkingu. Ponieważ networking to jest coś, co zaprowadziło mnie bardzo daleko w młodym wieku. Coś, co pozwoliło mi odkryć pewne szanse i możliwości w moim życiu zawodowym. I mam wrażenie, że gdybym w waszym wieku troszeczkę więcej widziała na temat networkingu, to moje życie zawodowe i moja satysfakcja ogólnie z życia byłaby większa. I moje przemówienie na temat networkingu będzie się składało z takich trzech części. Tak? Na początku powiem taką definicję, którą sobie wyczytałam z Wikipedii. Później powiem, dlaczego networking według mnie jest bardzo ważny i potrzebny i tutaj wrzucę swoje przykłady z życia. A na koniec, jako taki trzeci punkt, powiem, jak warto się przygotować do networkingu, takie wskazówki, tak żebyście mieli jakby takie już wskazówki nie teoretyczne, co to jest, jakie to jest ważne i potrzebne, ale tak żebyście mogli od razu zastosować jeszcze dzisiaj wieczorem te wskazówki. W takim razie definicja. Networking, wolne tłumaczenie z języka angielskiego, oznacza pracującą sieć. Pracującą sieć kontaktów. I networking jest to przepływ informacji i zasobów od osoby do osoby i od osoby dalej do osoby, które powodują, że ludzie się poznają, wiedzą kto co robi, wiedzą kto czego potrzebuje, i dzięki temu de facto potrafimy polecać sobie kontakty ludzi, specjalistów albo ludzi, którzy mają podobne pasje. Czyli jest to sieć jakby znajomości biznesowych, profesjonalnych, która powoduje, że możemy szybciej się rozwijać, możemy szybciej trafiać do ludzi ciekawych, interesujących, których poszukujemy. Dlaczego według mnie networking jest bardzo ważny? Networking to takie rekomendacje. Z mojego życia zawodowego wykonywałam kilka różnych zawodów. Byłam rekruterem, pracowałam w badaniach marketingowych, pracowałam w funduszu Venture Capital, czyli inwestowaliśmy w firmy, pracowałam przy kilku non-profitach. I ze wszystkich tych dziedzin mojego życia wynika, że rekomendacje to jest najsilniejsza rzecz, która na nas wpływa. Jeżeli chcemy kupić produkt, powiedzmy, chcemy kupić rower, to możemy czytać bardzo dużo suchych informacji na temat roweru. Możemy też wejść sobie na jakieś fora internetowe poczytać. Ale jeżeli ktoś, kogo znamy i komu ufamy, powie nam, ten rower jest dobry, ja go używam, to ta informacja, ta rekomendacja jest bardzo silna. I ludzie wybierając produkty, usługi na rynku, przede wszystkim kierują się rekomendacjami. Jeżeli chodzi o HR, czyli Human Resources, czyli zatrudnianie ludzi, pracowników do firm. Pracowałam przez jakiś czas jako rekruter, a później pracowałam też w kilku firmach, gdzie budowałam swój zespół i zatrudniałam osoby do swojego zespołu. I tam zauważyłam jedną rzecz, że najciekawsze miejsca pracy i najciekawsze oferty pracy nigdy nie wychodzą na portale typu pracuj.pl. I tam nie ma.
najlepsze oferty pracy trafiają poprzez rekomendacje. Czyli ja potrzebuję osoby do mojego zespołu, która powinna skończyć studia, powinna być komunikatywna, znać język angielski. I wiem, że to jest bardzo fajna praca. I wiem, że jest fajny zespół. To ja najpierw mówię swoim znajomym, słuchajcie, szukam takiej osoby. Może macie, może znacie, może słyszeliście jakaś fajna osoba do mojego zespołu. I zaczyna działać, tak? Ktoś kogoś zna, kogoś mi poleca. I taka osoba dla mnie polecona jest bardziej wiarygodna. Ja nie muszę jej testować, ja nie muszę jej robić testów. Jeżeli mój znajomy mówi, że pracował z tą osobą i może zaręczy, że ona jest fajna, dobra, będzie pasowała do mojego zespołu, to ja ją wezmę. I to jest właśnie pokazanie, rekomendacje są bardzo silne. I właśnie networking jest to właśnie taka sieć, gdzie polecamy. I to jest bardzo silne w biznesie. Na pracy naprawdę nie znajdziecie dobrych ofert pracy. Lepsze znajdziecie oferty pracy wśród ludzi, którzy was znają, z którymi pracowaliście. I tutaj nawiążę do tego spotkania na początek, którego się przyłączyłam, że pracując w takich organizacjach już coś robicie, tak? Małe projekty, tu robicie sobie jakieś radio, robicie rzeczy związane z mediami, z organizacją i te osoby, które z wami będą teraz pracować, będą niosły dobrą wieść o was, tak? Że się w tym sprawdzacie, że macie doświadczenie już jakieś, tak? I jakby już zaczęliście tutaj swoje działania PR-owe na swój temat. Dalej idąc, jeżeli chodzi o networking. Ja w moim życiu wystartowałam z tej pozycji, że skończyłam szkołę główną handlową i wydawało mi się, że jak pójdę do korporacji pracować, to spełnią się wszystkie moje marzenia. Będę wyjeżdżała za granicę, będę robiła międzynarodowe projekty i co to się nie będzie działo. Okazało się, że trochę jest tam nudy, polityki, znajomości, taki zły networking, tak? Takie znajomości, bo ktoś kogoś zna, bo ktoś kogoś bardziej lubi, a kogoś nienawidzi, więc tam... No i ten świat mi się za bardzo nie spodobał, ale całe moje 5 lat studiów i mój cały wysiłek szedł w tym kierunku. I zostałam wciągnięta przez mojego chłopaka do takiego non-profitu, do działalności, żeby coś tam porobiło. I zaczęłam tam się udzielać. I bardzo tam sprawdziłam, bo organizowałam promocję publiczną, bardzo dużo ludzi zaczęłam poznawać. I między innymi poznałam tam dziewczynę, która wyjeżdżała do Stanów, bo chciała się już trochę przemawiać. Wyjeżdżała do Stanów, przyszła do klubu, zaczęłyśmy rozmawiać, ja mówiłam, co ja robię, co ona. I trochę się tak jakby zaprzyjaźniłyśmy, ale w zasadzie od czasu do czasu się widziałyśmy i mówiliśmy, co o której słychać. Po jakimś czasie spotkałyśmy się na kolejnym spotkaniu, gdzie ja robiłam szkolenie z przemawiania publicznego, a ona była jakby tam jakiś gość. No i znowu sobie porozmawiałyśmy, co u mnie, co u niej. I na takim jednym spotkaniu powiedziałam jej, że nie jestem zadowolona z mojej pracy w korporacji. I ona wróciła sobie do domu, no i porozmawiała ze swoim mężem, że mam tu koleżankę, jestem zadowolona, a jej mąż akurat szukał kogoś do swojego zespołu. Do bardzo fajnej pracy. Do pracy z młodymi firmami, które ze startupami technologicznymi, to są takie młode firmy, które korzystają z nowych technologii, chcą zrobić drugiego Facebooka albo naszą klasę. I on szukał osoby, której mógłby zaufać, której już coś wie, tak? I ta jego żona gdzieś tam przy kolacji powiedziała, słuchaj, wiesz co, to moja koleżanka Kamila, się znamy, ona robi takie fajne rzeczy, jest na pewno zaangażowana, słuchaj, może z nią porozmawię. Ja się spotkałam z Krzyśkiem, Krzyś mnie zatrudnił. I to była moja najlepsza praca w moim życiu. Tyle rzeczy się nauczyłam w ciągu roku, których się wcześniej przez 4 lata mojego życia zawodowego nie nauczyłam. To pokazane jest siła networkingu. Gdybym ja siedziała w domu i oglądała telewizję, bądź grała w gry komputerowe, to bym nie poznała tej Gosi. Gdybym tylko raz wyszła gdzieś, to bym poznała, bym już jej nie spotkała, tak? Byśmy nie utrzymywały i nie mówiła o tym, co robię. I ona by wtedy nie powiedziała swojemu mężowi, który mnie wciągnął dalej. Oczywiście jeszcze mnie wciągnął do swojej nie tylko firmy, ale też by bardzo mnie przedstawił swojej sieci networkingowej i ja tam poznałam dużo różnych ludzi, między innymi prawie wszystkich prezesów największych firm technologicznych, które działają w Polsce, do których mogę zadzwonić i powiedzieć, cześć Przemek, słuchaj, potrzebuję tego i tego, nie ma sprawy, tak? Więc to działa. Warto zwrócić na to uwagę, żeby wychodzić, rozmawiać, mówić, co się robi, działać i przekazywać też informacje o osobach, których my usłyszeliśmy, których jak może w tym momencie nie wiemy, co z nimi zrobić, ale może za 2, 3, 4 spotkania dalej
ktoś nas zapyta, a słuchaj, a nie znasz takiej osoby, która mówiłaby w języku angielskim i włoskim i właśnie wyszukała pracy na pół etatu? Więc też jakby warto to przekazywać. I trzeci mój punkt. Okej, dobra, networking jest ważny, trzeba mówić, co się robi, tak, ale jak do tego się przygotować? Jak już powiedziałam wcześniej, przede wszystkim trzeba wychodzić z domu. Woody Allen mówił, że 90% sukcesu jakiegokolwiek jest to pojawić się. Jak siedzimy w domu i nic nie robimy, nie pojawiamy się, to 90% szans, różnych szans na cokolwiek mija, tak? Więc zawsze jak się siedzi i jest spotkanie pod kampu i się siedzi w domu i już iść nie iść, to trzeba zawsze przypomnieć o Woody Allenie. Iść, tak? Iść. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jeżeli idziemy na takie spotkanie, to warto sobie pomyśleć tak. Po pierwsze, czego szukam? Czy chcę poznać nowych ludzi? Czy szukam kogoś do współpracy? Czy szukam kogoś, kto ma rower, bo mi się zepsuł, albo chcę kupić nowy i może ktoś mi pomoże? Czy może myślę, tak marzę sobie, żeby zrobić sobie taką organizację ludzi, którzy jeżdżą na dyskorolkach w nocy. I może ktoś, kogoś znajdę takiego, kto chciałby coś takiego robić i ze mną to zrobi. Czyli warto sobie na początku określić cel, po co tam idę. Jak zobaczymy, jesteśmy w grupie osób, 100 nowych osób, których nie znamy, to może się okazać, ojej, 100 osób, w ogóle nie wiem, o co chodzi, może sobie pójdę, jakieś inne osoby. Mamy cel, to jest nam łatwiej być do drugiego człowieka. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jedna rzecz, na jednej rzeczy się skupić, tak? Jeżeli szukam ludzi, którzy mają rower, to szukam ludzi, którzy mają rower, tak? Wtedy nam łatwiej jest rozmawiać. Pani mówi, słuchaj, bo ja szukam takiej osoby i takiej i chcę to i tamto. Ta osoba druga prawdopodobnie nic nie zapamięta z tego, więc się skupić na jednej rzeczy, którą chcecie osiągnąć przy danym spotkaniu. Kolejną rzeczą jest, jeżeli już dochodzi do kontaktu, tak, że poznaje się nową osobę, to słuchać innych ludzi. Bo jak ktoś nas słucha, to my lubimy, tak? To jest przyjemne. Ta osoba już u nas plusuje, tak? Czyli nie mówić, okej, okay, kogo szukam, podchodzę do Grześka i mówię, słuchaj, ja to robię w Likers Karoc i zawsze widzę dziewczyny, które, wiesz, zajmują się technologiami, to mówię. A wiesz, jeszcze zajmuje się problemówcą publicznych, jakbyś słyszał o takich ludziach, którzy chcieli przemawiać, to daj znać mi. Nie tak, posłuchajmy innych ludzi, tak? Posłuchajmy, co chcą powiedzieć, czego szukają, czym możemy im pomóc. Bo jak pomożemy komuś, to plusuje na nas, tak? Poza tym, ludzie są tak stworzeni, że my lubimy pomagać, tak? Czerpiemy z tego satysfakcję, że możemy komuś pomóc, kogoś z kimś skontaktować, pożyczyć coś, powiedzieć, zarekomendować i tak dalej, tak? Czyli słuchajmy ludzi, przygotujmy się, słuchajmy ludzi i mówmy co, mówmy kogo szukamy, tak? I jeżeli słyszeliśmy o kimś, że ktoś kiedyś gdzieś szukał 3 osoby wcześniej, to starajmy się przedstawić. Słuchaj, spotkałam taką dziewczynę, ta w fioletowej bluzce, ona podobno lubi też patkam, słuchaj, musicie się zgadać, być może będziecie w tej samej grupie. I to wszystko, co chciałam powiedzieć na networkingu. Więc sumując, networking jest to pracująca sieć kontaktów, znajomości biznesowych. I żeby dobrze w tym wypaść, pamiętać trzeba, że trzeba wychodzić z domu, spotykać się z ludźmi, wiedzieć, co się chce z danej grupy osiągnąć, mówić o sobie, o osobach, które się poznało, no i się uśmiechać, słuchać ludzi i może czasami na początku nie widać, że to działa, ale po jakimś czasie to wraca do ludzi i ktoś gdzieś się odzywa, bo ktoś komuś powiedział, że ta osoba jest super i warto z nią porozmawiać. Dziękuję bardzo.